Witam Cię serdecznie. Jesteś na kanale Flip na Pierwotnym. Ja nazywam się Patryk Sołtysiak, gdzie wspólnie z Maciejem Wellmanem dzielimy się wiedzą w zakresie obrotu mieszkaniami właśnie na rynku pierwotnym. Przed Tobą cykl z serii Alfabet Flipera, gdzie wraz z poszczególnymi literkami alfabetu wymieniamy punkty w procesie zakupu, wykończenia i sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. A w dniu dzisiejszym poruszymy kwestie związane z literką O, czyli odbiory. Jest to punkt około zakupowy w obrocie mieszkaniami, ale jakże istotny. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do subskrypcji i lajkowania tego materiału i poszczególnych kolejnych. Dzięki temu otrzymasz szereg innych informacji. A teraz zapraszam Cię do oglądania. W całym procesie zakupu myślę, że jest jeszcze spora grupa osób, która nie korzysta z inżynierów przy odbiorze mieszkań właśnie na rynku pierwotnym. Odbiory, jakże ważny punkt w całym procesie inwestycyjnym. Powiem szczerze, dowiedziałem się o tym w momencie, kiedy popełniłem błąd. Mianowicie, zwykle odbierałem mieszkania z inżynierem, bo nie miałem na początku takiej wiedzy w zakresie odbioru, więc od razu skorzystałem z usług takiego inżyniera, z którym nawiązałem relację. Mam inżyniera w Poznaniu, z którym odbieram lokale. Natomiast w pewnym momencie w wakacje, kiedy przyszło mi odbierać jeden z kolejnych lokali w moim portfelu, akurat ten inżynier był niedostępny, więc stwierdziłem, że odbiorę lokal sam. No i jak to zwykle bywa, jak pamiętałem, co sprawdzają poszczególni inżynierowie, zacząłem sprawdzać rysy na szybach, na oknach. No i cieszyłem się, że jakąś tam rysę znalazłem. Zaznaczyliśmy to wszystko w protokole, no i przyszło mi sprzedawać lokal innej osobie. Okazało się, że sprzedawałem go w stanie deweloperskim, bo nie było konieczności wykończenia. Klient znalazł się szybciej. Spisaliśmy umowę, no i kiedy klient przyszedł odebrać lokal, no to nie przyszedł sam, tylko właśnie z inżynierem. No i pamiętam, już przy wejściu do lokalu zaznaczono usterkę pod kątem regulacji drzwi zewnętrznych. Finalnie zostało zebranych około 15 uwag, które no niestety z racji tego, że przymknąłem na nie oko przy moim odbiorze mieszkania z deweloperem, musiałem teoretycznie naprawić sam. Na szczęście miałem dobre relacje z kierownikiem budowy w ramach tej inwestycji, który pomógł mi skorygować usterki, których nie zauważyłem w trakcie mojego odbioru, i wszystko obyło się, można powiedzieć, bez większych kosztów i bez szwanku. Natomiast no, mogło być ciekawie. Dlatego polecam korzystanie z inżynierów przy właśnie odbiorze lokali. Nie jest to duży koszt, finalnie mieści się w granicach 500 zł, jeśli chodzi o takie standardowe mieszkanie 50-metrowe. Z jakimi usterkami w ogóle możemy mierzyć się w mieszkaniach na inwestycjach deweloperskich? Wyróżniamy szereg różnych usterek, które znajdują się w mieszkaniach na rynku pierwotnym. Jedne są krytyczne, można powiedzieć, bardzo istotne, inne bardziej związane są z aspektami estetycznymi, co pokazuje wykres w prawym górnym rogu, jeśli chodzi o rodzaje wad, które najczęściej są spotykane. No to jak widzimy, mamy tynki i stolarkę okienną. To są badania, które przeprowadziła firma Pewny Lokal, z których usług korzystamy, jeśli chodzi o inżynierów, bo są oni dostępni w całej Polsce. Można się z nimi kontaktować pod numerem i adresem, który podamy na dole tego nagrania. No właśnie, tynki są usterkami bardziej estetycznymi. Jeżeli będzie jakiś uszczerbek w ścianie, no to pamiętajcie o tym, że może to skorygować firma, więc niekoniecznie jest to jakaś bardzo ważna wada, którą należy do protokołu wpisać. Szczerze mówiąc, przymykamy oko na te wady właśnie, wady estetyczne gdzieś, jeżeli jakiś profil jest lekko wgnieciony, to też wiemy, że zrobi nam ekipa, natomiast dla nas ważniejsze są te wady, których nam ekipa nie poprawi, a które mogą rzutować na funkcjonalność, użyteczność i finalnie sprzedaż takiego lokalu. Jeśli chodzi o sam proces wykończenia, no to są wady związane z geometrią lokalu, czyli mam na przykład do poprawy kąty w ścianach, w kuchni. Coś, z czego może ekipa nie zauważyć, ale na pewno będzie miało wpływ na produkcję kuchni i stolarza, który będzie tą kuchnię wykonywał, więc warto na to zwrócić uwagę i należy to wpisać do protokołu. Mogą być też nierówne posadzki, które należałoby poprawić, przeszlifować. Jeżeli posadzki będą krzywe, no to wtedy wiadomo, że będzie miało to wpływ na położenie podłogi, paneli, które mogą być w pewnych miejscach wybrzuszone, szczególnie na styku poszczególnych pomieszczeń. Ważna jest również szerokość otworów drzwiowych oraz wysokość tych otworów, szczególnie przy
wprawianiu drzwi wewnętrznych, ponieważ jeżeli będziecie mieli do czynienia ze ścianą nośną, no to trudniej będzie już taki otwór skorygować, więc na to również należy zwrócić uwagę. Pamiętam, że odbieraliśmy też mieszkanie parterowe, no i niestety pojawiła się w tym mieszkaniu wilgoć, co potem było uciążliwe już po wykończeniu lokalu, gdyż wybrzuszały nam się właśnie panele. Trzeba było je korygować, a zmienialiśmy do tego instalację hydrauliczną, przenosząc kuchnię, więc nie mieliśmy u dewelopera rękojmi. Pamiętajcie o tym, to jest również istotne, więc warto zwrócić uwagę na tą wilgoć przy samym odbiorze lokalu. Najczęściej pojawia się ona przy przegrodach, tak zwanych przegrodach zewnętrznych, czyli przy ścianach zewnętrznych, przy wyjściach na balkon, czy też w przypadku mieszkań na ostatnim piętrze na dachu. Co się z tym dzieje, czy jest wszystko w porządku? Jeżeli pojawi nam się grzyb w mieszkaniu, no to bardzo ciężko już będzie go usunąć i na pewno klienci zwrócą na to uwagę. Ważnym punktem w procesie odbioru jest również sprawdzenie wentylacji, czy to grawitacyjnej, czy mechanicznej. No bo jest ona związana z poprawnym przepływem powietrza w mieszkaniu. Tutaj, jeżeli chodzi o wentylację grawitacyjną czy mechaniczną, mamy również patologie związane z tak zwanym ciągiem wstecznym. Więc no, najlepiej byłoby to sprawdzić z karmerą termowizyjną, żeby ewentualną usterkę wykryć. Można to też sprawdzić metodami tak zwanymi domowymi, przykładając do ciągu wentylacyjnego zapalniczkę i zobaczyć, czy powietrze zasysa ogień. Jeżeli planujemy kupić mieszkanie z większym balkonem, czy też tarasem, należy sprawdzić, czy zostały wykonane odpowiednie spadki i odpływy wodne, żeby nie stała Wam na balkonie lub na tarasie woda, która może potem zalewać sąsiada. No i będą z tego tytułu nieprzyjemne sytuacje i właśnie kontakty z osobami mieszkającymi pod Wami. Oprócz tynków, jak widzieliśmy, jeśli chodzi o udział poszczególnych usterek w raportach zdjęciowych pewnego lokalu, była również stolarka okienna, więc należy sprawdzić ramy i oczywiście rysy na szybach, bo tego już Wam ekipa nie skoryguje. To musi zrobić deweloper, a raczej firma zewnętrzna, która wprawiała okna deweloperowi. Więc jeżeli nie będą odpowiednio na przykład uszczelki zainstalowane, no to może Wam też przeciekać woda i finalnie może się pojawiać właśnie wilgoć w mieszkaniu. Więc okna należy wzdłuż i wszerz sprawdzić. Natomiast wiem, że kwestie sporne pojawiają się przy instalacjach hydraulicznych, tak zwanych nadtynkowych, w łazience czy też w kuchni. Mówię tutaj o rurkach, które albo są schowane, albo są na zewnątrz. Czasami to widzicie, prawda? No właśnie, czy powinny być schowane, czy nie? To zależy od tego, co jest napisane w standardzie inwestycji załączonym do umowy deweloperskiej. Czy deweloper zobowiązał się do tego, że schowa taką instalację, czy nie? Ponieważ jest to istotne, szczególnie w przypadku, kiedy technologia budowy kształtuje się z gotowych płyt żelbetowych, w których bardzo trudno jest schować taką instalację. I pamiętajcie o tym, że czasami wykonując taką bruzdę w ścianie i chowając tynki, możemy naruszyć wymogi akustyczne. Więc jeżeli chcecie potem we własnym zakresie taką rurkę chować, możecie mieć problem z waszym sąsiadem. Zwróćcie na to uwagę. No i ostatnia bardzo istotna kwestia, czyli akustyka mieszkania. Szczerze mówiąc, tego nie będziecie w stanie na takim odbiorze do końca sprawdzić. Dlatego, że musielibyście sprawdzić cały budynek, żeby określić, czy taka akustyka jest poprawna. To niestety wyjdzie, kolokwialnie rzecz ujmując, w praniu. No i potem ewentualnie, jeżeli wymogi w ramach takiego mieszkania są przekroczone, no to możecie zgłosić to do dewelopera. Były takie przypadki, gdzie ta akustyka no, nie była poprawna i niestety trzeba było wykonać szereg badań, a następnie wymagać od dewelopera poprawy. Podsumowując, jak widzicie, jest wiele usterek, które można wykryć w mieszkaniu. Jedne są bardziej istotne, a na inne możemy przymknąć oko. I tak szczerze mówiąc robimy, bo wiemy, że klienci często przychodzą w grupach, wymieniają 30 takich usterek, no i deweloper potem musi sobie z nimi poradzić, chociaż nie wszystkie wymagają tak naprawdę poprawy, bo przyjdzie wasza ekipa, która takie ubytki w ścianach skoryguje. Natomiast my, chcąc właściwie nawiązywać relacje z deweloperami, wiemy, że będziemy tych lokali od nich odbierać więcej, czy będą budowali jedną, czy pięć inwestycji. Chcemy z nimi utrzymywać współpracę, więc zwracamy uwagę tylko na te wady, które faktycznie są istotne,
i które mogą rzutować na funkcjonalność i odpowiednie użytkowanie mieszkania. Więc skreślamy wady nieistotne, a te, które są krytyczne, prosimy, żeby były wykonane szybciej. No bo jak wiadomo, czas jest dla nas najważniejszy. No pamiętam, kilka razy miałem taką sytuację, że odbierałem lokal, właśnie pojawiało się z 15 wad. Ja 10 deweloperowi skreśliłem, tylko 5 zostawiłem, no i sami inżynierowie potem mówili, że taki klient dla dewelopera to skarb. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jeśli chodzi o praktyczne rady, to zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, lajkowania naszego kanału, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Hej!